W ostatnich dniach Kongres Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o wstrzymaniu finansowania dla Ukrainy, co zbiegło się z przegłosowaniem projektu ustawy mającej za cel zapobiegnięcie zamknięcia rządu federalnego. Decyzja ta miała swoje korzenie w Stopgap Funding Bill, czyli tymczasowym projekcie ustawy budżetowej, który poza utrzymaniem funkcjonowania rządu federalnego w USA zablokował pewne kwoty przeznaczone na pomoc dla Ukrainy. Sprawa ta stała się punktem zapalnym w Kongresie, gdzie Izba Reprezentantów po dwóch nieudanych próbach wprowadzenia projektu ustawy na salę obrad w końcu zdołała przegłosować projekt ustawy budżetowej Pentagonu tylko po tym, gdy została usunięta kwota 300 milionów dolarów przeznaczona na zbrojenia dla Ukrainy. Ostatnio Pentagon ostrzegał Kongres, że zaczyna brakować środków na zastąpienie broni wysyłanej do tego kraju i że jest już zmuszony spowolnić uzupełnianie zapasów niektórych z oddziałów. W tym czasie administracja prezydenta Bidena poprosiła Kongres o przyznanie dodatkowych środków na pomoc dla Ukrainy w ramach budżetu na rok fiskalny 2024. Co będzie się więc działo teraz? Nieuwzględnienie środków na pomoc dla Ukrainy we wniosku budżetowym Pentagonu przeniosło odpowiedzialność na Kongres, jeżeli chciałby kontynuować wsparcie dla Kijowa. Wcześniej, w grudniu 2022 roku, ta sama Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę budżetową na rok 2023, która przewidywała 45 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy i sojuszników NATO. W tym roku konflikt wokół finansowania Ukrainy stał się jednak częścią większego dyskursu politycznego w USA. Nie mówi się tam już o imperatywie moralnym do wsparcia tego kraju, a republikanie otwarcie wyrażają swój sceptycyzm w kwestii finansowania wojny na Ukrainie. Zupełnie otwarcie opowiadają się za zaprzestaniem finansowania wojny, choć wielu komentatorów upatruje się tu raczej chęci demokratów do sparaliżowania procesów decyzyjnych i wymuszenia ponownych wyborów. Ta decyzja Kongresu może jeszcze zostać zmieniona, ale obecnie zwolennicy Donalda Trumpa ewidentnie triumfują. Jak zakończy się to dla Ukrainy? No cóż, przynajmniej na razie kwestia dodatkowego wsparcia finansowego dla tego kraju pozostaje pod dość dużym znakiem zapytania.